Weszło FM i Run Forest prezentują Skorykow, Duklanowski i Kondraciuk. W dobrej formie przez cały rok. Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Panie kierowniku, bo w życiu liczy się styl. Czemu się z tym nadzieje? Andrzej, proszę cię, uruchom wyobraźnię, włącz pamięć. Przenosimy się w rok 88, Seul. Pierwsza olimpiada po 10 latach, gdzie zjeżdża się cały świat. Za rok upadnie mur berliński. No i mamy te emocje również pływackie. Matt Biondi, Amerykanin, miażdży swoich przeciwników. Christine Otto z NRD zdobywa 6 złotych medali. Artur Wojdat zdobywa brąz. Po raz pierwszy na olimpiadzie wchodzi konkurencja 50 metrów sprint kraulem kobiet i mężczyzn. No i jest jedna konkurencja, która jest absolutnie mistrzowska. To jest 400 metrów stylem dowolnym kobiet i z silnymi, mocnymi, absolutnie niepokonanymi NRD-owskimi pływaczkami wygrywa drobniutka, młodziutka, chudziutka Janet Evans. Pamiętasz to? Run Forest Podcast. A teraz wszędzie na tych dystansach Katie Ledecky, jak oni Amerykanie mówią. Tak, i chyba... Ledecka. Dla Janet Evans ona jest takim wzorem teraz pływackim. Janet chyba wspomniała nawet w jakimś wywiadzie, że może ona wygrywała, ale nigdy nie wygrywała z taką przewagą, z jaką wygrywa Ledecky. Bo dzisiaj porozmawiamy sobie o niekonwencjonalnej technice Janet Evans i w ogóle o jej wyjątkowej osobie. To prawda. I o tym, co robić, jak pływak wygrywa, a pływa brzydko. Poprawiać, nie poprawiać. Czy to brzydko nie jest, okazuje się za kilka czy za kilkadziesiąt lat dobrze. Nawet można powiedzieć ładnie. Bo powiem ci szczerze, że po odświeżyłem sobie jakby obraz Janet Evans. No, pamiętam ją oczywiście, kiedy obserwowałem ją ponad 20 lat temu, kiedy biła rekordy świata, zdobywała złote medale Igrzysk Olimpijskich i wyglądało to fatalnie dla mnie. W ogóle uważałem, że nie powinno się takich rzeczy pokazywać, bo to psuje estetykę i nie jest to przyjemne dla oka. Dzisiaj, kiedy oglądam te historyczne już wyścigi Janet Evans, może też dlatego, że zdobyłem jakieś doświadczenie trenerskie, zaczęło mi się to podobać. Znaczy, dostrzegam bardzo dużo takich elementów, które są dla pływaka całkiem oczywiste. No dobrze, no to mój... Bo ja jestem oczywiście adeptem pływania od niedawna. Bardzo się słucham trenerów. Robię to, co... Staram się robić to, co mi mówią. Jest jakiś tam obecnie wzorzec, prawda? Na przykład kraul, tak? No Janet Evans jest kraulistką. Więc jest jakiś wzorzec kraula. My tam próbujemy, jako tacy mastersi, którzy nie mają tej pływackiej przeszłości, jakby do tego ideału dążymy. Te ręce tam próbujemy włożyć tak, jak się powinno włożyć. Sylwetkę próbujemy ułożyć tak, jak się powinno ją ułożyć. Nogami bić tak, jak się powinno bić. Słuchamy tych trenerów. No i teraz ty mi mówisz, że Janet Evans, na którą patrzę, tak, na nagrania, to dla mnie jest to dosyć, nazwijmy to, niekonwencjonalny styl. I ty mówisz, że to jest okej, to ja się pytam, co ja mam robić, na przykład jako ten uczący się. Czy ja mam w takim razie się nie przejmować, że też czasami na przykład niesymetrycznie tam coś się poruszę, tak? Czy na przykład źle, na przykład nabieram bardziej przodem powietrza, tak? Kiedy obserwuję trenerów, to ten młody trener, który za chwilę będzie już starszym trenerem, będzie coraz mniej zwracał uwagi zawodnikowi. To znaczy coraz więcej będzie pozwalał zawodnikowi na jakby swój udział, swoich możliwości i predyspozycji w technice.
To jest oczywiście suma doświadczeń trenera, który widzi, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy i ta technika jest indywidualna. Mieliśmy rozmawiać o Janet Evans, ale poruszyliśmy bardzo ciekawy aspekt. Ja ostatnio przyglądałem się kilku młodym trenerom, między innymi super trenerowi Stasiowi Zawarskiemu, który prowadzi grupę młodych zawodników, w tej chwili chyba 13-letnich pływaków. Jest bardzo aktywny na treningu, bardzo dużo uwagi poświęca na technikę, angażuje się całym sobą. Podchodzi do tego bardzo emocjonalnie, co jest przez tych podopiecznych zauważane, a dzięki temu ta aktywność i ta koncentracja na trenerze jest dużo większa. Podchodzę do Stasia Zawarskiego i pytam się, uczysz jednego sposobu pływania kraulem, sześciouderzeniowym, na długim kroku, jednego sposobu pływania delfinem, czyli kopnięcie na wyjściu, kopnięcie na wejściu, podobnie z żabką, podobnie z grzbietem. Dlaczego ten chłopiec ma crosskick i kopie nogami, krzyżując je podczas pływania? Dlaczego ta dziewczynka pływa nierytmiczną pracę nóg? Czy tego dzieciaka uczyłeś pływać na prostych rękach? Przecież ładnie widzę, uczysz przenosić rękę wzdłuż osi ciała, ugięty łokieć, kiedy ta ręka się regeneruje najkrótszą drogą nad wodą. On mi oczywiście mówi, że nie, że wszystkich uczy identycznie, zresztą ja to widzę. A każdy z tych dzieci pływa inaczej. To jest moja odpowiedź na twoje pytanie, że możemy uczyć, ale czy nauczymy? No właśnie, no właśnie. A jeżeli nauczymy, to czy nie zepsujemy? A dlaczego też mówię o tej sumie doświadczeń? Dlatego, że kiedy przygotowywałem się do programu i kiedy trafiłem na wywiad z wybitnym trenerem pływania amerykańskim, z Schubertem, trenerem kadry Igrzysk Olimpijskich. On był chyba na 7 Igrzyskach Olimpijskich, trenerem kadry amerykańskiej. I kiedy ten trener zobaczył Janet Evans, 10-letnią dziewczynkę, w wodzie, a później, kiedy opuszczała basen, rzucił mimochodem, ta dziewczynka strasznie przypomina mi Cindy Woodhead, taką zawodniczkę, rekordzistkę świata, 7-krotną rekordzistkę świata, która w wieku 14 lat zdobyła pierwszy swój złoty medal mistrzostw świata. I ja wyszukałem ją w internecie, na YouTubie i okazało się, że faktycznie ona pływa bardzo podobnie do Janet Evans. Nawet głową zarzuca tak samo jak Janet Evans. Jedyna różnica to taka, że pływała takim sześciouderzeniowym kraulem, ale również przy tak samo dużej frekwencji. I to jest właśnie suma doświadczeń trenera. Ten trener już widział taką technikę. I ten trener wie, że może być kopia tej techniki i może nie warto psuć dzieciaka, który potrafi właśnie w ten sposób pływać szybko. Mhm. No, to jest, bo wiesz, z drugiej strony można, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o Japończykach, którzy wprowadzili, wiesz, techniczne nowinki, tak? Jakby zoptymalizowali ten ruch w wodzie, na przykład w kraulu, tak? Podpatrzyli, zobaczyli, wprowadzili na przykład rotację, które tak jak, zresztą, co to znaczy ładnie pływać? Na kiedyś ładne pływanie w kraulu to było pływanie jakby z minimalną rotacją, a nie albo prawie w ogóle. Więc oni to ulepszyli, więc jakiś tam optymalizacja w wodzie techniki, czyli dążenie do jakiegoś wykształcenia wzorca w historii to mamy. No teraz rzeczywiście pytanie, do jakiego stopnia ten wzorzec Sevr, taki, prawda, nie wiem, kraula, który zresztą się cały czas zmienia, tak? Być może się jeszcze zmieni jakoś, chociaż nie wiem, nie chcę wyrokować. Do jakiego stopnia to narzucać? No przy Janet Evans ona rzeczywiście, ona była też świetna wydolnościowo, to znaczy to była bardzo silna, niewielka dziewczyna, bo to jak sobie przypomnimy Seul, prawda, 88 rok, to jest, ona ma wtedy 17 lat i to jest taka przy nerdowskich pływaczkach, które wtedy tam Christine Otto przecież 6 złotych medali zdobyła. To była pierwsza kobieta, która tyle zdobyła medali na jednej olimpiadzie. Janet Evans ważyła wtedy niecałe 60 kilo?
Tak. Przy wzroście 1,67 m. Tak. Więc... No, nie, nawet tam coś około 50, coś takiego. To była naprawdę taka kruszynka, jak się patrzy na takie zdjęcie tak. zrobione po słynnym wyścigu na 400 metrów. Tu mamy takie dwie wielkie pływaczki niemieckie, nerdowskie, Heike Friedrich i Anke Möhring. I tą właśnie małą, drobniutką przy nich... Nawet miałem takie wrażenie, jak patrzyłem na Janet Evans z tamtych czasów, że te nóżki takie są anorektyczne bardzo. Tak, tak. Ona, nie, ale w ogóle, znaczy oczywiście miała trochę budowę pływaczki, ale naprawdę przy tych Niemkach to... Zapytałeś... Rozmawialiśmy o japońskich trenerach, którzy wprowadzali te nowe rozwiązania, które działały. I teraz... Właśnie takie pytanie zadał trenerowi Janet Evans, Butowi McAllisterowi, Paul Newsom. Paul Newsom to jest twórca Swim Smootha. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest australijski trener, który stworzył jakby cały system szkolenia. Zadał pytanie, czy nie próbowałeś tego zmieniać? I But McAllister powiedział, próbowałem, poświęcaliśmy na to 10 minut na treningu. Nie na każdym, ale te 10 minut poświęcałem na zmianę techniki, żeby poprawić, żeby wprowadzić coś nowego, coś lepszego, to co mają inne zawodniczki i co podziwiamy u innych zawodników. I najczęściej, albo prawie zawsze, okazywało się, że jest to nienaturalne dla Janet. I momentalnie przerywaliśmy próby. Mhm. Oczywiście słyszał jej trener od innych trenerów, posłuchaj, to trzeba kształtować kilka miesięcy przynajmniej. To nie jest tak, to nie możesz po 10 minutach. Nie, on nie poddał się tym sugestiom, trwał przy swoim i rezygnował z czegoś, on to podkreśla, co nie było naturalne dla Janet Evans. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tylko pytanie też oczywiście, czy byś radził to... Na przykład Mastersom, no bo ja będę tutaj skręcał w tych, bo cały czas rozmawiamy o zawodowcach, powiedzmy tak, no juniorach, nie juniorach, ale takich, którzy jakby te naukę techniki pływania to trochę przesuwa im się w takie głębokie dzieciństwo, prawda, więc jakby już mają te 15 lat, to już właściwie... To jest szlifowanie wyników. To powinno być szlifowanie wyników. Więc ja jako Masters zadaję sobie po prostu pytanie, czy wolno mi wtedy tak naprawdę więcej, bo może też mam na przykład jakieś, na przykład ja osobiście mam cały czas problem rzeczywiście z tym, że no trochę pływam niesymetrycznie, tak? Jedną ręką zarzucam bardziej. I twoja logika by była taka, że to jest dla mnie naturalne. Ale wracając do Janet Evans i do zarzucania ręką, ona pływała na prostych ramionach. I to ramię uzyskiwało bardzo dużą prędkość, bo ona pływała z niesamowitą frekwencją. To ramię było naprawdę zarzucane. I ktoś porównał to do delfinowego stylu. Czyli wrzucane ramię do wody daleko z przodu powoduje wyciągnięcie bioder do góry. Ona może to czuła, że jakby przy tej frekwencji te biodra mogą być dużo wyżej dzięki temu, że ta ręka jest zarzucana do przodu. No i najważniejsze, że stać było ją na tą frekwencję, bo to jest... Coś... Ale ja próbowałem tak się nauczyć pływać z prostymi rękami, bo ja próbuję różnych technik. I tak jak wcześniej mówił do Janet, trener Janet Evans, że nie jest to dla niej naturalne, tak samo ja czułem, że to nie jest dla mnie naturalne i powinienem przenosić rękę wzdłuż osi ciała. Ja mam taką propozycję, bo jesteśmy umówieni na telefon z Maciejem Chreniakiem, który również charakteryzował się niekonwencjonalną techniką. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak Maciej pływał, ale to była taka technika, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Macieja w finale Mistrzostw Polski Seniorów, płynącego z najlepszymi, z Mateuszem Sawrymowiczem między innymi, to zadałem pytanie Piotrowi Netterowi, który siedział obok, pamiętam jak dzisiaj, czy ten chłopak w ogóle dopłynie do mety, bo po 300 metrach miałem wrażenie, że po kolejnych 100 czy 200 on będzie miał dosyć. I zapytajmy się może Macieja, jak to jest z tą techniką niekonwencjonalną. Jeszcze przypomnę, że Maciej Chreniak jest dwukrotnym mistrzem świata juniorów, młodzieżowców, w pływaniu. Run Forest Podcast. Halo, halo. Cześć Maciej, czy ty mnie słyszysz dobrze? Ja cię słyszę głośno i wyraźnie.
Jestem z Piotrem Kierzunem i nagrywamy podcast o Janet Evans, o jej niekonwencjonalnej technice. Jak się domyślasz, pomyśleliśmy sobie, że warto by było zadzwonić do ciebie, ponieważ ja pamiętam, że twoja technika była również, delikatnie mówiąc, niekonwencjonalna. Czy mógłbyś nam powiedzieć, gdzie tkwił klucz, gdzie jest ta tajemnica twojej techniki, która niekoniecznie dla oka wytrawnego trenera była techniką wzorowaną na modelu mistrza, ale była niezwykle skuteczna, bo byłeś piekielnie szybkim i wytrzymałym zawodnikiem. Wiecie co, w tym momencie jak mówiłeś, jak zadawałeś to pytanie, przyszło mi na myśl takie powiedzenie od śmielu albo obok, że rosyjscy naukowcy udowodnili, że bąk swoją budową nie powinien latać, czy wielkością skrzydeł nie powinien unosić swojego dużego ciężaru i tak samo i on, ale bąk o tym nie wie, więc lata i tak samo mi się wydaje, że potęga tego, tej całej mojej techniki i wyników to było po prostu, ja nie byłem kompletnie świadomy, że to mi przeszkadza, ja po prostu tak czułem i tak płynąłem, a jeszcze dokładając do tego jakieś tam moje predyspozycje, no to wychodziłby. Ale co na to trener? Maćku, co na to trener? Czy trener próbował ingerować w twoją technikę? Ja sporo czasu już po zakończeniu kariery rozmawiałem z moim trenerem na temat takich właśnie aspektów, dlaczego tak, no po prostu ja byłem tak zacięty i zacięty w wykonywaniu jego zadań, ale stricte wydolnościowych, że on po prostu mi nie przeszkadzał, a każda jakaś tam próba jakiejś poprawy w ogóle, no była tylko na momencie, jakieś zadanie było luźne, a później jak już przychodziło zmęczenie, to ja byłem po prostu jestem bez głowy i jechałem, nie? Po przejściu do Mirka Drozda, pozdrawiam serdecznie, ja trochę technikę zmieniłem, a później już zupełnie, powiem szczerze, że teraz nawet nie potrafię pływać w sposób, jaki pływałem przed igrzyskami w Pekinie. Jak jesteśmy przy twoim trenerze, przy Mirku Droździe, to mam do ciebie prośbę. Wspomniałeś przed chwilą, że zaczęliście zmieniać tą technikę, ale ja pamiętam, że później po zmianie tej techniki twoje wyniki nie były aż tak wyśmienite, jak wtedy, kiedy pływałeś tą swoją techniką, naturalną techniką. No tak. Znaczy się, tutaj jakbym się nie doszukiwał rozwiązania tego problemu tylko w tej technice, bo tam jest wiele aspektów, które wpływają na wyniki. Na pewno moja stara technika doprowadziła mnie do pewnej ściany, której nie mogłem przebić, a jakby zmiana nowej techniki, myślę, że za mało jednak pracy było nad poprawieniem tej techniki. Dopiero, powiem tutaj wszystkim, że dopiero jak skończyłem pływać, dzięki mojemu koledze z Grudziądza, Rafałowi Mańce, który jest kompletnym amatorem, przepraszam Rafał, ale on wprowadził mnie w świat właśnie prawdziwego, poprawnego pływania i dlaczego to się dzieje z ciałem, także świadomość dopiero zyskałem po zakończeniu kariery, a jakby właśnie w trakcie zmiany tej techniki to było, no dobra, teraz nie będę się rzucał, tylko będę pływał na jedną stronę, oddech i to wszystko, z tego co pamiętam. Nie było jakichś wielkich ćwiczeń, wielkiego tam sprawdzania, analizy techniki i tłumaczenia. Maćku, ja myślę, że... tak, to bo... Bardzo ci dziękuję. Ja jeszcze Piotr Kierzun ma do ciebie pytanie, więc ja przekażę mu słuchawkę, dobrze? Dobrze. Cześć, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie, bo teraz ty z drugiej strony stoisz, to znaczy ty też jesteś teraz, trenujesz z tego co wiem, młodych pływaków. Jak ty teraz się właściwie po tych swoich doświadczeniach, tak jak mówiłeś, że dla ciebie ważne było, no nie wiem, trenowałeś wydolnościowo, prawda? Ale twój trener tam przymykał oko na technikę i tak dalej. Jak ty teraz traktujesz na przykład swoich podopiecznych, którzy widzisz, że świetnie pływają, ale no nie wiem, czy masz ochotę ich poprawiać na przykład, bo widzisz, że... Bardzo
i może ten deficyt, który gdzieś tam wydaje mi się, że mnie zatrzymał w pewnym momencie rozwoju, teraz chcę tym dzieciakom dać jak najlepiej. Oczywiście pozwalam im na pewne błędy, ale jakby koryguję, głównie się, po prostu głównie skupiam się na tym, to są jeszcze po pierwsze bardzo młodzi zawodnicy, bo zaledwie od sześciolatkowie do dziewięciu ja prowadzę takich zawodników aktualnie, więc oni są na samym początku i uważam, że ćwiczenia techniczne i to ta świadomość, którą zyskują dzięki temu wody i stała, wystarczy dla nich i tylko na tym się skupiam. Czyli jednak technika, czyli jesteś bardziej wymagający niż twój trener. Tylko po prostu też w innym wieku ja jeszcze nie prowadziłem 12-14-latków, więc nie wiem co będzie, to przy na pewno też będę wymagał poświęcenia się na treningu pod względem wydolnościowym, ale aktualnie dużo wymagam, jeśli chodzi o uwagę i skupienie na elementach technicznych. Bardzo, bardzo ci dziękujemy, słuchaj, za rozmowę, za te podzielenie się swoim doświadczeniem i powodzenia. Powodzenia tym razem w trenerskiej pracy. Dziękuję również za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam. Do widzenia, do usłyszenia. No właśnie, widzisz, czyli to jest tak, że Maciej uznał, że technika, którą dysponował, nie jest wystarczająca do tego, żeby osiągać te najlepsze sukcesy na świecie, a trener Janet Evans odwrotnie. Nie, no widzisz, no trochę się poczułem bezpiecznie, jak powiedział, że jednak zwraca uwagę na tę technikę, bo ty mnie ze strefy komfortu wybiłeś, to znaczy takiej wiedzy, którą myślałem, że jest taka pewna, prawda? A ty mi tutaj nagle mówisz, że... Bo ja myślałem, patrząc na Janet Evans, że to są po prostu wyjątki, tak? Że mamy po prostu na te setki pływaków. Przecież jak my patrzymy na pływaków na olimpiadzie, to my pamiętamy tych wszystkich, prawda, pierwsze trzy miejsca, tak? Ale jest setki pływaków, którzy mają świetne wyniki i tych, którzy brzydko pływają, tak? No to jest jakiś promil tak naprawdę. No większość jednak pływa całkiem, tak, znaczy próbuje doszlusować do tego wzorca z Sewro, o którym rozmawialiśmy. Więc ja miałem wrażenie, patrząc na takich zawodników jak Janet Evans, że to są po prostu genialne wyjątki, tak? I po prostu się zdarza, że im to nie przeszkadza, tak? Ich to nie ogranicza, albo nie wiem, mają na tyle dużo siły, albo na tyle gdzieś indziej nadrabiają, że jakiś błąd w technice, na przykład, nie wiem, w przekładaniu rąk, czy czymś takim, po prostu im nie przeszkadza. Tak, ale zdajesz sobie sprawę, że mogła Janet Evans trafić na trenera, na młodego trenera, który uznałby, że to jest niedopuszczalne, żeby pokonywać, kiedy miała 10 lat, ktoś tam obliczył, że wystartowała na dystansie 200 metrów, przepraszam, na basenie jardowym, na 200 jardów i na każdym basenie wykonywała po 35 ruchów. Więc teraz mogłaby trafić na młodego trenera, który by powiedział, nie, to jest niedopuszczalne, nie będą moi koledzy trenerzy ze mnie się śmiać, że ja wychowałem zawodniczkę, która pływa wiatrakiem, bo tak nazywano tak jej technikę. Zaczniemy wydłużać jej krok. No nie może kopać dwa razy nogami, kiedy ma te nogi takie szczuplutkie i wydolne. Spróbujmy nauczyć ją pływać nauczmy ją, zmuśmy ją do tego, żeby pływała sześciouderzeniowym kraulem na długim kroku. I teraz But McAllister nie uległ presji. On pamięta do dziś, trener Janet Evans, jak od dosyć dobrego trenera usłyszał, że słuchaj, ja nie jestem w stanie policzyć jej ruchów na basen, bo ona robi do 62 na 50 metrów. To jest trudne do policzenia. To nie jest optymalne. Ale również But McAllister, mimo to, że do dzisiaj to pamięta, nie ulegał takim pokusom czy takim opiniom i trwał przy swoim.
Ona musi pływać swoim naturalnym stylem. On zdawał sobie sprawę, bo jaka była, jakie było szczęście też Janet Ives, może właśnie dlatego, że trafiła do tego trenera, a ten trener potrafił wydobyć z niej też to, co miała najlepsze, czyli to, o czym wspomniałeś niedawno, to VO2 Max. Ona się charakteryzowała wyjątkowo wysokim VO2 Max, dzięki temu mogła przez całe 800 czy 1500 metrów, nie mówiąc już o 400 metrach, tą frekwencję utrzymać. No tak, to prawda, to jest nie, znaczy, to niesamowite. Znaczy, ja cały czas podkreślam, bo pewno wielu słuchaczy pamięta Seul, bo to taka historia niedawna właściwie, nie tam jakiś Los Angeles 32, tylko świeża sprawa. Ja co prawda miałem mleko pod nosem wtedy, ale wtedy to był taki czas, kiedy nerdowskie pływaczki tam jakby królowały, właśnie wymieniona Christine Otto. I no niestety trzeba to powiedzieć głośno, to był ten słynny skandal z takim państwowym dopingiem, prawda, z steroidami anabolicznymi, i nie tylko zresztą pływaczek. No i ta Janet Evans po prostu z tymi pływaczkami czy nie chcę powiedzieć na dopingu, tak, no ale jednak w tamtym momencie, ale jakby były poddawane przez lata. Podawany im doping wcześniej, swobodnie sobie poradziła. To znaczy tam ta przewaga, jak popatrzymy na dwa wyścigi na 400-800 metrów, to jest niesamowite, bo to jest przewaga właściwie o długość ciała. Na 400 to jest przewaga długość ciała, ale tam przed wyścigiem Janet Evans też wiedziała, jaką taktykę musi obrać. Z trenerem obrali taktykę, że musi te pierwsze 200 metrów uciekać, ponieważ to drugie ma słabsze. Tak. Natomiast Niemka ma za to bardzo dobre. I tam była po 200 metrach różnica kilku dziesiątych, jakaś niewielka. Więc uciekła Janet Evans Niemce. Niemka na 300 metrach praktycznie doszła Janet i wydawało się, że jest pozamiatane. Tak. Że to jest jakby taktyka, która odpowiadała Niemce, czyli będzie finiszowała. Ale Niemkę ta gonitwa za Janet kosztowała tyle, że umarła na ostatniej setce i tak jak mówisz, dostała długość ciała. Ale myślę, że to troszeczkę jest taka przesadnie wrodzona skromność Janet Evans, która twierdziła przed wyścigiem, że faworytkami są Niemki, czy faworytką jest Niemka. Ale przecież Janet Evans pojechała tam już z rekordem świata. Tak, 87 rok to jest, to nie jeden. Ona tam miała więcej tam tych rekordów. Na 400, na 800 metrów i na 1500. I na 1500. Także na 87 to ewidentnie było wiadomo, że Janet Evans będzie 16-letnia dziewczyna, że ona będzie po prostu... Więc skąd takie opinie, że ona tam jechała jak, nie wiem, czarny koń? Nie, nawet nie. No, nie była faworytką. No, rekordzista świata z klucza jest faworytem Igrzysk Olimpijskich. No, ale to mówisz, że to ona to mówiła. No widzisz, Janet Evans... Ale mówią też inni, wiesz. Panuje taka opinia, że może bano się tego niemieckiego dopingu, nerdowskiego dopingu. Nie no, ewidentnie Niemki były... powiem to teraz w cudzysłowie, w szczytowej formie wtedy. No. Przypomnijmy sobie ostatnie 10 lat, jakby przed 88, poprzednie 10 lat. W Los Angeles oczywiście Niemek nie było, bo wtedy wszystkie państwa Związku Radzieckiego, satelity Związku Radzieckiego... Zostaw opinię, komentarz albo recenzję. Cześć, Facebook, iTunes, YouTube, Spreaker. Z góry dziękuję. No, Daniel Kondraciuk. To po prostu Niemki zmiażdżyły wszystkich. Znaczy te lata 80. należą do Niemek. I dopiero ten koniec lat 80. ta Janet Evans tak jakby wykwitła. Więc jakby wydaje mi się, że to tak jak trochę się przyzwyczajamy. A Amerykanie zawsze wygrywają, tak? Jak gdzieś tam oglądamy kolejną olimpiadę, to sobie myślimy, no tak, zawsze zgarną te wszystkie medale. Amerykanie zawsze wygrywają, ale tak jak czytam, zawsze bardzo skromnie podchodzą przed igrzyskami. Znaczy wcale nie z takim hura optymizmem, tak? Co wydawało, kiedy patrzymy na Amerykanów, to wydaje nam się, że oni są tacy pewni siebie i zdeterminowani do wygrywania. Tutaj Janet też nie była pewna swego, chociaż była trzykrotną rekordzistką już świata. No właśnie, i ten rekord świata okazał się wyjątkowy. Tak, to był rekord świata, który się utrzymał 17 lat.
Dobrze mówię? 17 albo 18. W każdym razie w 2006 dopiero. Lormano Du na Mistrzostwach Francji. A jeszcze dłużej utrzymały się jej rekordy na 800 tak. i 1500 metrów. Bo nie wiadomo, czy to 800 nie jest lepszym rezultatem Janet niż to kultowe, to, które ona uwielbia, to 400 metrów. Bo właśnie na 800 metrów zdobyła jako jedyna kobieta na świecie dwa złote medale Igrzysk Olimpijskich. Tak, to prawda. Pierwszy to był Seul, no to jest te dwa złote medale, plus trzeci, bo jeszcze za zmienny na 400 metrów, czyli 400 metrów, 800 metrów, oba w stylu dowolnym, plus 400 metrów stylem zmiennym, trzy złote medale właśnie. I potem, 4 lata później, Barcelona, 800 metrów złoto i 400 niestety właśnie niemiecka pływaczka ją wyścignęła i nie zdążyła, nie zdołała powtórzyć tego wielkiego sukcesu. No ona jest jedną z najbardziej tytułowanych pływaczek amerykańskich. To jest naprawdę, zresztą jest oczywiście doceniana, na przykład teraz jest aktywnie działa na rzecz, jest w komitecie organizacyjnym olimpiady, która się odbędzie w 2020, nie czwartym, tylko 28 w Los Angeles. Już się przygotowują powoli. Ona jest w amerykańskim komitecie olimpijskim, nawet z jakąś wysoką funkcję tam. Tak. Jest, nie wiem dokładnie, za co jest odpowiedzialna, ale cały czas się angażuje. No to jest też taka, znaczy ja powiem tak, ona mi bardzo imponuje, bo ona jest po pierwsze bardzo skromną osobą. Znaczy z jednej strony bardzo komunikatywną, ona zresztą chyba kończyła na uniwersytecie jakąś komunikację, zarządzanie, coś takiego, więc ona jakby jest taką bardzo przedsiębiorczą osobą. Bardzo skromną, właśnie jako ta 17-latka mnie to absolutnie zachwyciło, jak ona tam mówiła, nie, jestem po prostu taka prosta Janet. Wszyscy na mnie mówią Janet, tamten medal, to bardzo, bardzo skromna dziewczyna. A jeszcze jedno mnie zachwyca w niej, technika mniej jednak, ale co innego, mianowicie to, że jej się też chciało na przykład wrócić do pływania, no bo ona po urodzeniu dwójki dzieci, jako mama, też bizneswoman, bo tam rozkręciła jakiś swój mały biznes, wróciła do pływania i to właśnie, jak sama mówi, jeszcze wcześniej musiała wstawać niż przy treningach, jak była mała, jak była tą zawodniczką. Wychowywała dwóch synów, więc musiała wrócić z treningu, ich obudzić dokładnie, i wyszykować do szkoły. Dokładnie tak, więc i też tak jakby z jednego z wywiadów jest jej taka wypowiedź, gdzie ona mówi, że też taki, to było dla niej bardzo ważne, ten powrót do pływania, bo też właśnie po wychowywaniu tych, po urodzeniu dwójki dzieci, i właśnie się zaangażowaniu jako matka, mówi ona, też trzeba powiedzieć sobie w pewnym momencie, że muszę mieć coś dla siebie, takiego, coś swojego, tak? Tak, ten powrót. Ten powrót, to doświadczenie, powrót do Mastersów, to doświadczenie pozwoliło jej rozszerzyć swoje usługi biznesowe i stała się coachem. Tak. Ona się dzieli ze wszystkimi, którzy chcą ją słuchać, właśnie tym, że matki po urodzeniu dzieci, kiedy już je troszeczkę odchowają, muszą wrócić do swojej aktywności i że to jest jakby normalne, że powinny się realizować, tak, w swoim życiu, czy zawodowym, czy prywatnym. I te powroty są możliwe i one przynoszą tyle satysfakcji. Ale do pływania Masters namówił ją jej były trener, który powiedział, słuchaj dziewczyno, ty masz szansę pojechać jeszcze na igrzyska. Jak to ja, 40-letnia babka, no w życiu. A mówi, słuchaj dziewczyny, dzisiaj na 800 metrów pływają 15 sekund wolniej od ciebie. Jest szansa. To prawda. Ona wzięła udział w takich eliminacjach amerykańskich do olimpiady. Co prawda tam raczej miejsca od końca liczone zajmowała. Ale no niesamowita przygoda. W wieku 40 lat zdecydować się na występ, przygotować się do tego,
próbować swoich sił. Ona sama mówiła, że czerpała niesamowitą przyjemność ze ścigania się w Mastersach. Tak, tak, tak. I to jest, no, to jest dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo inspirujące. I, mówiliśmy o jej skromności, o jej wyjątkowym podejściu do życia i wtedy, kiedy była dziewczynką i osiągała te najlepsze rezultaty, ale również dzisiaj jest niesamowicie otwartą, przyjazną osobą, ale wiesz, kto był jej największym idolem i sportowym, i pozasportowym, kogo wymienia? Nie, powiedz. Jej rodzice. A. Myślałem, że wymienisz jakiegoś znaną pływaczkę. No tak, więc, no więc właśnie podejrzewałem, że zaskoczę ciebie, ale zaskoczę innych. Zaskoczę jeszcze, myślę, naszych słuchaczy tym, że ona się przyznaje do tego, że jej matka w ogóle nie umiała pływać. Że nie umie pływać. A w domu nie rozmawiało się o pływaniu. Nie rozmawiało się nawet o sporcie. Matka była nauczycielem w szkole i wymagała od niej zaangażowania w naukę, odrabiania lekcji, bycia miłym dla innych. To było też takie podkreślane. Kiedyś w rozmowie, kiedy oglądali Janet Evans w telewizji, mama powiedziała: Janet, to, że pokazują ciebie w telewizji, to nie znaczy, że jesteś wyjątkowa. Tak samo wyjątkowe dzieci są na całym świecie. Grają na skrzypcach, śpiewają, rysują, tylko tyle, że nie pokazują ich w telewizji. I cały czas wychowywana była w takim duchu, ma być osobą skromną. Ma być osobą skromną, ale jednocześnie otwartą na innych. Myślę, że to, że Janet została w sporcie, że właśnie działa na rzecz innych, jest taka empatyczna, to jest wychowanie. Ona to docenia, tak? Ona właśnie powiedziała, że największymi idolami to są jej rodzice. Ale to ciekawe, co powiedziałeś, że mama tak dbała o to, żeby się ona przede wszystkim uczyła, tak? Że nauka. Bo jest taki epizod w jej życiu, gdzie ona jednak, ważąc naukę i sport, jednak wybrała sport. Oczywiście to już było, to jest taka historia związana z czasem tuż po olimpiadzie w Seulu, czyli po zdobyciu tych trzech złotych medali, więc wiadomo, że sport, w sporcie się absolutnie sprawdzała. Ona wtedy zmieniła uczelnię, bo studiowała na Stanfordzie, na Uniwersytecie Stanford, więc bardzo, bardzo zresztą dobrym uniwersytecie amerykańskim. I NCAA, czyli ta międzyuczelniana liga sportowa amerykańska słynna, wtedy zdecydowała, że właśnie tam na jej uniwersytecie, że treningi mają być krótsze, że ci pływacy muszą się więcej uczyć. I ona powiedziała: nie, ona musi po prostu mieć dużo, dużo treningów, zmieniła uczelnię. Chyba to jej na dobre wyszło, bo jednak te kolejne medale w Barcelonie o tym świadczą, że warto było trenować. A uczelnię i tak skończyła, i tak zajmuje się tym, co kocha najbardziej. Więc no, to tylko taka. Czyli tym, czym my się zajmujemy, pływaniem? No tak, no pływaniem, ale myślę też, że to jest taka osoba, która absolutnie uwielbia ludzi, to znaczy jak się widzi, ogląda z nią wywiady na przykład w telewizji amerykańskiej, to jest osoba, której od razu się jakoś tak ufa, tak? Bo jest roześmiana, otwarta. Wszystko ją cieszy. Tak. Tak, jest taką osobą. Tak. No ale trudno, żeby nie cieszyło po takich sukcesach też. Chociaż znamy oczywiście przykłady wypalonych sportowców, prawda, którzy mają, no też to są słynne tematy depresji sportowców, nawet takich najbardziej utytułowanych, prawda. Michael Phelps chociażby. Tam jeszcze jedno wydarzenie w jej życiu było niezwykle istotne. Również wydarzenie sportowe, chociaż to już nie był udział na basenie, w samej rywalizacji. Wiesz, o czym mówię? O Atlancie, tak? No tak, ona rzeczywiście to był koniec jej kariery, taki sportowy. Ona tam wystąpiła już nie zdobyła żadnych medali. Tam w tych koronnych konkurencjach z jednej nie wyszła, tam nawet chyba z kwalifikacji. Chyba na 800 metrów była szósta. No to już było ewidentnie jakby zakończenie kariery, no ale wtedy miała zaszczyt jakby nieść
znicz płomień olimpijski i przekazała go wtedy Muhammadowi Alemu, to, który już zapalił potem, już to był ten ostatni. Więc to był taki wzruszający moment. Wzruszający moment, ale Muhammad Ali był już wtedy bardzo schorowanym człowiekiem i to był też taki obraz człowieka sukcesu, który nie poddaje się, nadal jest aktywny, zapala ten znicz, no jakby walczy z chorobą. To też był taki moment dla Janet Evans, który pokazał może troszeczkę moment przemijania, że nie wszystko w życiu jest takie kolorowe, nie zawsze są te złote medale i tak dalej. I właśnie ona nie zdobyła tego medalu tak. na tych igrzyskach, ale to nie był dla niej problem, jakby to było zmiana kierunku, można powiedzieć, w jej życiu, tak? Szukamy czegoś nowego i życie nie zawsze tak wygląda, że wieszają nam medale na szyi, że czasami musimy te medale schować do szuflady, może o nich nawet zapomnieć, ale dalej w życiu walczyć i czerpać z życia przyjemność. To prawda, no i to też jest takie pouczające, tak mi się wydaje, jej postawa, bo bardzo często jest tak, że jak rozbłyska jakaś sportowa gwiazda, jest na szczycie, zdobywa medale, tytuły mistrzowskie i tak dalej, jest kochana przez wszystkich kibiców, fanów, naród cały i tak dalej, i potem nagle przychodzi naturalne załamanie, bo kiedyś musi nadejść i odejść z klasą. Jakby zakończyć karierę, nie załamać się tym, że nagle z pierwszego miejsca spadamy właśnie na te dziesiąte, albo w ogóle nie wychodzimy z kwalifikacji, no to jest chyba duża umiejętność. To już jest naprawdę dojrzałość taka. Dlatego trenerzy, rodzice, dbajcie o równowagę swoich dzieci, żeby dzieci nie żyły tylko sportem, żeby również miały poczucie tej rodzinnej atmosfery i dobrego wychowania w domu, ale również inne dziedziny życia, naukę, rozwój duchowy, z którego mogą korzystać, żeby później po zakończeniu kariery odnalazły się w tym życiu i również czerpały z niego szczęście. Ale Piotrze, nagrywamy ponad 40 minut. Triatloniści, mastersi tyle czasu nie biegają. Również myślę, że nie jeżdżą na trenażerach. Jak nawet mają słuchawki w wodzie, to też będą za chwilę kończyli trening. Ale ja nie chciałbym jeszcze kończyć podcastu, bo ja mam dla Ciebie i również dla naszych słuchaczy niespodziankę. Ponieważ udało mi się dodzwonić do Mariusza Podkościelnego. Mariusz Podkościelny, nasz dwukrotny olimpijczyk, który w kwalifikacjach na 400 metrów stylem dowolnym w Igrzyskach Olimpijskich w Seulu pobił rekord olimpijski z czasem 3 minuty 49 sekund i 68 setnych. W finale zajął niestety piąte miejsce, w tym samym finale, w którym Artur Wojdat zdobył medal brązowy. Tak. Również na 1500 metrów stylem dowolnym zakwalifikował się do finału z piątym czasem i z piątym czasem z tego finału wyszedł, uzyskując czas 15 minut 11 sekund i 19 setnych. Ten rekord po chyba 17 czy 18 latach dopiero został pobity przez Mateusza Sawrymowicza. Wiemy wszyscy, kim był Mateusz Sawrymowicz. Był rekordzistą Europy na krótkim basenie, ale również mistrzem świata na 1500 metrów stylem dowolnym, więc przypomnieliśmy sylwetkę w tej chwili naszym młodszym słuchaczom Mariusza Podkościelnego, bo warto pamiętać o tych sukcesach, a ja już puszczam rozmowę, którą nagrałem. Weszło FM i Run Forest. Together for better world. Mariusz, czy miałeś okazję poznać Janet Evans, bohaterkę naszego dzisiejszego podcastu, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych? Jak najbardziej. Poznałem ją. Jak tylko przyjechałem, praktycznie pierwsze zawody, które mieliśmy, były takie lokalne. Janet pływała w Fast Fullerton Aquatic Team niedaleko nas i bo na tych zawodach i pamiętam, że mi szczęka opadła za przeproszeniem na ziemię, jak zobaczyłem, jak taka młoda dziewczyna, ona wtedy miała chyba 15 czy 16 lat, może nawet 14-15 lat, jak ona może pływać i trochę się zawstydziłem, bo mnie biła. Byłeś zachwycony jakby poziomem sportowym Janet Evans, ale kiedy obserwowałeś jej technikę pływania, czy ona wzbudziła w tobie jakieś odmienne uczucia? To znaczy, jeżeli chodzi o technikę, i to są dwa spojrzenia na to. Spojrzenie teraz po latach,
No i spojrzenie wtedy. Jako zawodnik wtedy to nie byłem zbyt wykształcony, jeżeli chodzi o technikę, ale co się rzucało w oczy w jej pływaniu, to jest to, że to był taki, że tak powiem, młynek robiła, że to taki wiatrak był, że straszne tempo rękoma. Wydawało się, że ona w ogóle wody nie łapie. Nie było żadnego kopania nogami. Praktycznie wszystko pływała na rękach, ale z czasem później, jak człowiek to zobaczył, jak było widać niektóre sprawy już tak troszkę bardziej bliższym okiem, to co ona robiła pod wodą było niesamowite. Kiedy patrzyłeś na nią, kiedy stała na lądzie, to była przecież filigramowa dziewczynka. Chyba również trudno było domyśleć się, że jest w stanie osiągać takie rezultaty. Jak najbardziej, z tym, że tak jak mówię, że to spojrzeć na lata 80., ona nie była ewenementem. Teraz jak się patrzy na te najlepsze zawodniczki i zawodników na świecie, to już troszkę jest i wyższe i większe, że tak powiem. W tamtych czasach jeszcze, że tak powiem, ten wzrost czy rozmiar, budowa zawodnika nie była jeszcze tak sprecyzowana na tym najwyższym poziomie. Także to, co ona sobą prezentowała, było, że tak powiem, ewenementem, w sensie, że była naprawdę drobna i niewielka, ale nie było to aż takie szokujące, jakby było dzisiaj. Mariusz, jaki udział w doskonaleniu jej techniki miał trener, a jaki jej indywidualne predyspozycje? No, znowuż, to trzeba było spojrzeć bliżej od, że tak powiem, od tego ich garażu, że tak powiem, jak to oni wszystko robili. W tym sensie, że nie widziałem, jak trener z nią pracował, ale wiem, że w latach 80. technika nie była jeszcze na takim wysokim poziomie, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi na to. Był to okres bardziej metrażowy, treningu takiego tlenowego, duży metraż. Długodystansowcy, bo ona takim była, nie robili siłowni. Wszystko praktycznie się działo podczas treningu, które trwały 2-3 godziny, 2 razy dziennie. Także technika raczej była w większości zasługą zawodnika w tamtych czasach, troszeczkę mniej trenera. Choć nie wątpię, że trener, zwłaszcza ci w młodszym wieku jej, mieli wpływ na to, jak to wyglądało. Myślisz, że w dzisiejszych czasach, kiedy większą uwagę zwraca się na technikę, można by było te wyniki Janet Evans, modyfikując jej technikę, jeszcze wyśrubować, jeszcze poprawić? No i tutaj właśnie, bo kiedyś właśnie rozmawialiśmy na ten temat, nie przepadać Janet Evans, ale na przykładzie innych zawodników z lat 70., 80. I tak się właśnie zastanawialiśmy, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to akurat działało dla nich w tamtych czasach, w tym sensie, że powiedzmy, gdybyśmy chcieli nauczyć Janet, żeby kopać nogami, to nie jestem przekonany, że to by poprawiło jej styl, by zwolniło jej zdecydowanie jej tempo rąk, co było jej atutem. Także w tym momencie trudno powiedzieć, czy to wszystko by działało. Na pewno działa to teraz. Czy wtedy by to zmieniło jej pozytywnie technikę? Nie jestem przekonany. Czyli możemy również stwierdzić, że może się zdarzać wśród trenerów i zawodników, że poprzez uczenie modelu mistrza, techniki modelu mistrza w młodym wieku, możemy zepsuć te naturalne umiejętności zawodnika, predyspozycje zawodnika. Ja się zupełnie z tym zgadzam, a z tego właśnie względu, że jeżeli spojrzeć po prostu na zakres 30-40 lat pływania, z którym ja jestem związany, to te wszystkie takie drobne spojrzenia techniczne czy jakieś rewelacje, to nie wszystko przetrwało czas, że tak powiem. Czyli ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak kopia idealnego zawodnika. Bardziej są na tutaj potrzebne kopie zachowania zawodnika czy podejścia do niektórych spraw. Technika ma niektóre reguły, że tak powiem, które są ponadczasowe, ale to wszystko musi być dopasowane do warunków danego zawodnika, żeby te rzeczy, które oni mogą robić dobrze, były bardziej podniesione, że tak powiem, a nie na siłę zmuszać kogoś, żeby robił coś, co akurat nie pomoże, może być mój albo jej, żeby był lepszym pływakiem.
No i chyba na potwierdzenie Twoich słów można powiedzieć, że rekordy Janet Evans, które przetrwały 17, 18, 20 lat, świadczą o tym, że ta technika była użytkowa i właściwa, skoro postęp w pływaniu, postęp również w technice pływania nie pozwolił żadnej innej zawodniczce przez tyle lat pobić jej rekordów. Jak najbardziej, ale jeszcze proszę też zwrócić uwagę, że te zawodniczki, które w końcu przełamały te rekordy Janet Evans, również zrobiły to dopiero, kiedy nowe kostiumy wyszły. Czyli dopiero, kiedy przyszedł doping technologiczny, a nie doping techniczny. Dokładnie. Mariusz, ale gdybyś mógł coś więcej jeszcze powiedzieć o Janet Evans, bo właśnie dzisiaj rozmawiamy z Piotrem Kierzunem o tej wybitnej, chyba jednej z najbardziej wybitnych zawodniczek. Jaka ona była? Czy bliżej ją miałeś okazję poznać? Czy utrzymujecie jakieś kontakty? Poznałem ją bardzo blisko, jest zawsze była uśmiechnięta, miła. Nawet już jako rekordzistka świata, jak pobiła rekord świata w Clovis w 87 roku, to nie nosiła się na basenie jak królowa jakaś, z każdym zawsze rozmawiała normalnie, ze mną była zawsze bardzo przyjacielska, zresztą przyjaźnimy się do tej pory. Janet Evans jest dalej w komitecie organizacyjnym na Olimpiadę w Los Angeles. I ona, jednym z jej zadań podczas tego, zanim Los Angeles dostało to na Olimpiadę, było to, żeby po prostu, żeby pomóc w głosowaniu, żeby pomóc po prostu w przekonaniu tych, którzy głosują. No i ona się do mnie zwróciła o pomoc, żebym przetłumaczył listy na polski, bo ona korespondowała z świetnej pamięci panią Szewińską. Także ja brałem w tym udział taki pośredni, żeby pomóc jej po prostu, żeby wyglądało to lepiej, żeby listy nie były po angielsku, ale po polsku, bo to wygląda troszkę bardziej przyjaźnie. No i dostali tą olimpiadę, także ostatni raz byłem z Janet w kontakcie właśnie jak pani Szewińska umarła, no i dałem jej znać, bo ona pewnie nie wiedziała o tym tak od razu, także następnego dnia już dałem jej znać i była bardzo wdzięczna. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę Tobie sukcesów trenerskich, bo Twoja popularność w Stanach Zjednoczonych chyba jest większa niż w Polsce nawet, ale my będziemy Twoją osobę przypominać naszym pływakom, żeby nie zapomnieli o tym, czego dokonaliście razem z Arturem Wojdatem, bo to były też piękne lata polskiego pływania, do których nam trudno wrócić chyba w tej chwili, chociaż basenów przybyło w Polsce, natomiast nie udaje nam się tego poziomu utrzymać. No, różne są tego powody. Miejmy nadzieję, że to wszystko się jakoś tak połączy. Wiem, że teraz warunki są zdecydowanie lepsze niż my mieliśmy kiedyś. No ale też młodzież się zmieniła i ta motywacja jest troszkę inna niż to, którą my mieliśmy. Run Forest Podcast. No właśnie, mamy więcej obiektów. Ale jak to Mariusz powiedział, młodzież jest troszeczkę inna. Ja się nie wiesz, ja nie wiem, ja już młodzieżą nie jestem, więc nie będę się wypowiadał. Słuchaj, no mnie bardzo wzruszył, chyba tak muszę powiedzieć, ten wywiad, no bo dla mnie Mariusz Podkościelny to jest taka trochę, no jakaś tam ikona właśnie z Arturem Wojdatem. Wtedy też Rafał Szukała po raz pierwszy na Olimpiadzie wystartował, też tam nie pozdobywał jakichś specjalnych miejsc. Wtedy to były jakieś początki, ale no tak, piękne lata polskiego pływania. Bardzo interesująca uwaga pana Mariusza o tej roli trenerów kiedyś. No to jest coś takiego, powiem ci, że technika leżała po stronie pływaka. No to jest dosyć ciekawe stwierdzenie. No, nie wiem, czy ciebie to też nie zaskoczyło, bo mnie zaskoczyło. Nie, to znaczy, bo wiesz, ja w tamtych czasach trenowałem. Ja zawsze powtarzam, mój trener znał 3 ćwiczenia techniczne, które wykorzystywaliśmy w treningu. Przekładanki, dokładanki i to tylko dotyczyło kraula i grzbietu. Bo nie było ćwiczeń technicznych do delfina i do żaby. Albo pływałeś na samych nogach, albo całym stylem. Lub pływałeś nogi do innego stylu, ręce do innego stylu. Przepraszam, czy... Plus stachanowskie objętości. No akurat w moim przypadku nie, ale często tak było. Myślę, że dzisiaj też są stachanowskie objętości plus jakość. Tylko
często wygodnie jest trenerom mówić, że mają jakby inne spojrzenie na sukces sportowy, bo pokaż mi mistrza świata, rekordzistę świata, mistrza olimpijskiego, który pływał mocno, ale mało. Albo pływał dużo, ale lekko. Każdy pływał i bardzo dużo, i bardzo mocno. To jest takie moje zdanie, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale jeżeli popatrzysz na dzienniczki treningowe zawodników, to okaże się, że chyba bliżej ja mam rację. Jeżeli jesteśmy przy dzienniczku treningowym, Janet Evans napisała o czymś takim, że ten dzienniczek treningowy jest niezwykle istotny w pracy zawodnika i trenera. Dla niej był jedną z najważniejszych rzeczy. Ona go zawsze skrupulatnie prowadziła. To może też niech będzie taka, jesteśmy też programem edukacyjnym, niech to będzie taka podpowiedź dla pływaków, ale również dla ich trenerów. Janet Evans zapisywała skrupulatnie odczucia, zadania treningowe, opisywała je i później trener razem z trenerem sobie to czytali. Janet Evans czasami trening nie wychodził. I to była rzecz, na którą niechętnie patrzyła i niechętnie do niej wracała. Więc z trenerem robili wszystko, żeby w kolejnym sezonie tych czerwonych treningów było jak najmniej. Żebyśmy mieli jak najmniej straconych treningów, złych treningów. Prawda? Jeżeli nie prowadzimy tego dzienniczka treningowego, to szczerze mówiąc nie potrafimy za bardzo wyciągać wniosków z treningu. Mówię tutaj również o samych zawodnikach. No tak, i rozumiem, że to nie jest dzienniczek treningowy, o którym mówisz, bo to chyba trzeba dokładnie opisać. Nie jest po prostu rozpiską ćwiczeń, które mam zrobić, ale również jakby takim podsumowaniem po treningu, co tam się udało, co nie udało. Czy tak? Przede wszystkim tym podsumowaniem, tą oceną, prawda, treningu taki, od strony zawodnika. Taki dziennik pokładowy, jak na stacji. Taki dziennik pokładowy, taki pamiętnik małej Janet Evans. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za nasz już drugi podcast i nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam taki pomysł, żeby go zatytułować: nie naprawiajmy czegoś, co nie jest zepsute. To jest tekst, który usłyszałem od Paula Newsoma, właśnie ze Swim Smootha. Chyba, że masz jakąś inną propozycję. Nie, doskonały tytuł. Doskonały. Ja się zgadzam, podpisuję się. Tak, nie naprawiajmy tego, co działa. Dziękuję naszym słuchaczom. Andrzej Skorykow, Warsaw Masters Team. I Piotr Kierzun, Klub Sportowy Mako. Do usłyszenia. Weszło FM i Run Forest prezentują Skorykow, Duklanowski i Kondraciuk. W dobrej formie przez cały rok. Podcastują, bo lubią, a bydlęta klękają. Tylko w Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Panie heroiku, bo w życiu liczy się styl. Czemu się sobie nadzieje?